Patrycja Błaszczak, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Portret Kobiecy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Patrycja Pawlikowska. Witam serdecznie. Witam Państwa. Właścicielka salonu urody, podolog. Tak, i nie tylko. I nie tylko, i dużo jeszcze. No dobrze, zaczniemy od mojego ulubionego pytania. Częstochowianka? Od dziada, pradziada, ze strony mojej mamy. Tato bardziej z obrębu kieleckiego, ale z dziada, pradziada. Jestem częstochowianką, urodziłam się i żyję, mieszkam w Częstochowie. Nie kusił Cię wielki świat? Nie kusił, aczkolwiek swojego czasu lubiłam podróże, ale z wiekiem chyba przychodzi czas osiąść. Z wiekiem. Młodo wyglądam, ale mam swoje lata. Ale miałaś jakiś epizod wyjazdowy i wróciłaś, czy nie? Czy jesteś raczej tutaj? Miałam epizod wyjazdowy, mieszkałam w Irlandii, dokładnie w Dublinie. Ale stwierdziłam, że Polska, Częstochowa ma potencjał rozwojowy, dlatego wróciłam tutaj, żeby się rozwijać, mieszkać i prowadzić swoje prywatne życie również. To była dobra decyzja? To była bardzo dobra decyzja. Nie żałujesz ani jednej? Nie żałuję. Na tym etapie życia, na którym jestem, mogę powiedzieć, że chcę więcej. Podolog, czyli kto? Podolog. Podolog zajmuje się wszelkimi problemami związanymi z chorobami, dolegliwościami stóp, skóry, paznokci i ich okolic. Podolog nie wszystkie dolegliwości, które występują w obrębie stóp, jest w stanie wyleczyć. Natomiast jest w stanie wskazać specjalistę, który mógłby się tym zająć. Często przychodzą do nas pacjenci, klienci z problemami, na których rozwiązanie czeka u nich u ortopedy bądź u dermatologa. I wtedy wskazuję właściwe miejsce, polecam osoby, które mogłyby takiej osobie, takiemu pacjentowi pomóc. A z jakimi problemami najczęściej spotykasz się w swojej pracy? Problemy są bardzo szerokie. Jeśli mówimy o podologii, często, o ile wiedza na ten temat jest dość znikoma jeszcze, ale rozwija się w dużym tempie w Polsce, często trafiają do mnie osoby, które tak naprawdę nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, skąd się bierze. Ja staram się zwrócić uwagę, jaka jest przyczyna, nie skutek. Skutkiem dolegliwości w obrębie stóp tak naprawdę mają swoje źródło. Najpierw próbuję znaleźć to źródło poprzez głęboki wywiad, dogłębny wywiad z pacjentem. Rozmawiam z nim przede wszystkim. Moje podejrzenia szybko i bezbłędnie się potwierdzają tak, kiedy z nim porozmawiam. Tak? Mam pewne podejrzenia i dążę do celu. Zazwyczaj te moje podejrzenia są trafne. No bo tak sobie wyobrażając, tak jak ja jestem laikiem, no mamy stopę. Stopa utrzymuje całą naszą sylwetkę, całe nasze ciało. Z wykształcenia jestem inżynierem biomedycznym na Politechnice Częstochowskiej, gdzie nauczono mnie, że nic nie bierze się z przypadku. Wszystko ma swój początek i ten początek dla nas, ludzi, to są stopy. Jeśli jest jakiś dyskomfort w obrębie stóp, to wpływa on na całą resztę naszego ciała. Nie jesteśmy symetryczni i im bardziej jesteśmy symetryczni, tym bardziej zauważalnie atrakcyjniejsi. Ale nie jesteśmy tacy. Mamy krótsze stopy, krótsze nogi. Nasza symetryczność naszego ciała jest zaburzona. Nie ma takich ludzi, którzy są symetryczni idealnie.
Krótsza noga powoduje dyskomfort w obrębie miednicy, kręgosłupa, szyi, głowy. To wpływa na bóle głowy, dyskomfort w obrębie właśnie kręgosłupa i ból. A cała przyczyna leży w stopach, niejednokrotnie. Miałam pacjenta, który przyszedł do mnie z problemami zupełnie innej natury i zwróciłam uwagę, że jego budowa stopy jest nieprawidłowa, patologiczna. Spytałam, czy ma problemy z kręgosłupem, czy jest kręgosłup tego pacjenta jest krzywy, tak? Czy ma zdiagnozowane... Mm-hmm. Tak, okazało się, że ma i kifozę, i lordozę kręgosłupa. I nikt nigdy, mimo że to nie było dziecko, nie zdiagnozował, że problem leży w stopach. Ale to dlatego, że jeszcze do tej pory za mało się o tym mówi? Bo szczerze powiedziawszy, powiedzmy, będąc dzieckiem, faktycznie gdzieś tam diagnozują u mnie lekkie skrzywienie kręgosłupa. W tamtych czasach wysyłało się dzieci na gimnastykę korekcyjną, basen, tak? No więc wyprowadzamy to wszystko. Nikt nigdy nie spojrzał na moje stopy. Metody terapeutyczne od wielu, wielu lat na przestrzeni wieku zmieniały się. Na krzywy kręgosłup stosowano, na deformację kręgosłupa stosowano kołnierze, gorsety, które jeszcze bardziej odciążały wszystko. Odciążały, powodowały unieruchomienie mięśni przykręgosłupowych. Mięśnie przykręgosłupowe mają kluczowy wpływ na nasz kręgosłup, bo go utrzymują. Więc jeśli obniżymy jego napięcie mięśni przykręgosłupowych, możemy stuprocentowo mieć pewność, że ten kręgosłup będzie krzywy, bo jeśli go zdejmiemy, to on nie będzie miał się na czym opierać. Na co powinniśmy w ogóle zwrócić uwagę, patrząc na swoje stopy? Przede wszystkim na symetrię palcy stóp, czy nie mamy tak zwanego haluksa valgusa. O właśnie. Halux valgus jest najczęstszą przyczyną, która powoduje dalsze zniekształcenie stóp. Skąd bierze się halux valgus? Bo bierze się czasem u bardzo młodych ludzi. Tak. Przez niewygodne buty, przez chodzenie w sposób nieprawidłowy, przez oderwanie się ścięgien od części paliczków, które powinny być przyczepione do tego ścięgna. Przez przeciążenia. Po takim oderwaniu się kości nie ma się na czym trzymać. Przystawowa. Kość przystawowa, dzięki czemu dochodzi do coraz większych deformacji. A obroną naszego ciała przed, naszego kośćca przed tymi deformacjami jest jakby to powiedzieć, on próbuje w drugą stronę się obronić, narastanie przystawowe, nadmiernej ilości... Bo to jest kość, tak? To narasta po prostu nam... Tak, to są chrząstki, okay. Chrząstki. Przy chrząstkach ta chrząstka narasta, powodując jeszcze większą deformację, dochodzi do tak naprawdę blokowania stawów, bo on się broni. Jakie są możliwości wyleczenia już na przykład właśnie tego haluksa, bo on jest naprawdę bardzo częstym problemem ludzi, zarówno młodszych, jak i starszych, kobiet i mężczyzn, jakby tu nie ma podziału. To jest tylko operacja, czy w tej chwili już są jakieś metody, czy im wcześniej, tym lepiej, to na pewno. Zauważamy to schorzenie dopiero wtedy, kiedy nam doskwiera. Wtedy doskwiera, bo boli? Tak, doskwiera, bo boli. Wtedy już jest troszeczkę za późno na wszelkiego typu korekcje naturalnymi metodami. Wtedy tak, operacja. Natomiast w Polsce na tego typu operacje czeka się bardzo, bardzo, bardzo długo i zakwalifikowanie do nich... Rozumiem, że musimy przestać chodzić. Tak, tak. Mniej więcej to tak wygląda. Okej. Natomiast na tym
bardzo początkowym stadium u podologa, jeśli Państwo się zgłosicie, zapraszam serdecznie, jest w stanie zauważyć tą zmianę na wczesnym etapie. Żeby temu zapobiegać, zwraca też uwagę podolog na to, jakich butach przychodzimy. Te buty muszą być przede wszystkim wygodne. To nie muszą być buty na płaskim obcasie, znaczy bez obcasów, tak? Absolutnie, bo na przykład ja chodzę w obcasach, ale muszą być to buty wygodne. Wygodne, nie ściskające stopy w żadnym, czy nie mogą być za małe, nie mogą być za wąskie. I z dobrze wyprofilowanym kopytem, tak zwanym kopytem. To jesteśmy w stanie sprawdzić organoleptycznie, przymierzając buty. Jeśli jest w nich nam jest wygodnie, to one są odpowiednie. Ja bym połowę butów z półek sklepowych usunęła. Szczerze mówiąc, wyrzuciła je na śmietnik, bo to tylko do tego się nadają. Buty, które... Ależ musisz być trudnym klientem, jak idziesz kupować buty. Przymierzam bardzo dużo par. Często wychodzę z niczym. Jeśli kupię but, to chodzę w nim do zdarcia. Ciężko jest ci znaleźć buty? Wygodne takie albo takie, nie które jest wiesz, że ciężko. Są... Jasne. Nie jest ciężko. Są sklepy w Częstochowie, które oferują bardzo wysokiej jakości buty i do takich nie ma sensu mieć 50 par w domu. Mhm. Naprawdę. Wystarczą 3 porządne na każdy sezon, które absolutnie spełniają nasze warunki, ale mają być to buty odpowiednie, wygodne, dobrze wyprofilowane, w których czujemy się praktycznie jak boso. Brzmi dobrze. Można to zrobić. Myślę, buty, które oddychają też. Muszą być to buty, które oddychają, bo potliwość stóp to też jest problem XXI wieku. Też problem, z którym można się do Ciebie zwrócić? Tak, oczywiście. Wyrastające paznokcie, mhm. Pękające pięty, w ogóle nadmierny naskórek, zrogowaciałe, modzele, odciski. To wszystko możemy zrobić, tak? W gabinecie usunąć albo efekt. Zdiagnozować też. Nie? Tak, zdiagnozujemy przyczynę. Mhm. Oczywiście praca pacjenta w domu jest bardzo ważna. Ja daję zalecenia dla każdego pacjenta do domu. Nawilżanie stóp. I od wewnątrz, i z zewnątrz. Od wewnątrz? Tak, od wewnątrz. Picie wody. Jasne. Wody. Picie płynów, które nawadniają, a nie wysuszają naszą skórę, tak naprawdę. Jest to największy organ nasz. To jest największy i najbardziej widoczny organ w naszym ciele, skóra. Otworzyłaś miejsce w Częstochowie, w którym zajmujesz się właśnie tą dziedziną, ale nie tylko, bo oprócz tej medycznej strony mamy również kosmetologię. Tak. Zatrudniamy wyspecjalizowanych kosmetologów z wykształceniem kierunkowym, którzy dbają o to, żeby nasi klienci, nasi pacjenci byli zaopiekowani i czuli się pewni, wiedzieli, że mogą przyjść i dać się w ręce naszych pracowników. Myślę, że to jest kluczowe, kontakt z klientem, z naszymi pacjentami, musimy rozmawiać i tutaj duży nacisk kładziemy na to, żeby rozmawiać z pacjentem, żeby pacjent mógł się otworzyć i powiedzieć, czego tak naprawdę pragnie. Jakie najczęstsze zabiegi wykonujecie? Co się cieszy największym zainteresowaniem? Największym zainteresowaniem cieszą się zabiegi poprawiające stan cery, skóry, twarzy, szyi, dekoltu. Polecanym i powodującym spektakularne wyniki
jest zabieg Dermapenem 4.0, który oferujemy w naszym gabinecie. Ja sama poddałam się tej terapii. Na czym on jestem polega? Na samym początku i już jestem zadowolona. Już jest dużo, dużo lepiej niż było. Natomiast czekają mnie przynajmniej jeszcze ze dwa takie zabiegi. Jest to zabieg dość inwazyjny, który powoduje, że przez tydzień chyba powinniśmy się zamknąć w domu. A ty się zamykasz? Nie. Czyli nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale widać efekty tak po tygodniu, czyli dość szybko. Są to zabiegi u nas w gabinecie, które bez użycia skalpela powodują efekty jak przy jego użyciu. Ale to jest laser? Na czym polega ten zabieg? Jest to wiązka ciasno poukładanych igieł, bardzo cieniutkich, które bardzo płytko nakuwają, powodują pewnego rodzaju zapalenie skóry, dzięki czemu skóra w tych partiach jest w stanie się zregenerować i odbudować. Dodatkowo aplikujemy na tą skórę produkty, które to powodują szybszą jej regenerację. Zanim przyjdzie pacjent bądź pacjentka, bo jakby tutaj nie mamy ukierunkowanego, prawda? Może być mężczyzna, może być kobieta. Może być mężczyzna, zapraszamy mężczyzn również. Przeprowadzać jakąś diagnozę taką indywidualną, chodzi mi na przykład o rodzaj cery. Tak. Nasza pani kosmetolog pierwsze co robi wywiad z naszym klientem, z naszymi pacjentami i dobiera, oczywiście jest to nasza usługa zupełnie darmowa, dobiera zabiegi do odpowiedniej cery, rodzaju skóry, no i zwraca uwagę na potrzeby tej skóry, tej cery, jakie zabiegi najbardziej byłyby tej osobie potrzebne, żeby uzyskać żądany efekt. Bo rozumiem, że no jakby na przykład zabieg, o którym mówiłaś przed chwileczką, nie jest dla każdego typu skóry, prawda? Nie, nie. Nie wszystkie osoby, które do nas przychodzą, muszą poddawać się temu zabiegowi. Jeśli kosmetolog widzi, że taka jest potrzeba i to jest właściwy trend dla tej osoby, proponuje też różne inne formy, niekoniecznie tak inwazyjne, które mają bardzo podobny, może nie tak spektakularne, ale podobne działanie na tą cerę. Więcej kobiet czy więcej mężczyzn? Zdecydowanie więcej kobiet, aczkolwiek zapraszamy chętnie i mężczyzn. O dziwo i jestem z tego bardzo powodu zadowolona, że coraz więcej mężczyzn do nas przychodzi, coraz więcej mężczyzn dba o skórę, o paznokcie, rąk czy stóp, bo oni też potrzebują takiej opieki, z czego sobie coraz częściej zdają sprawę. A jakie są teraz takie najmodniejsze, najnowsze trendy w kosmetologii? Najnowsze, najmodniejsze trendy w kosmetologii to jest nasze w ogóle hasło naszego studia to rozpieszczaj się, relaksuj się, rozpieszczaj i ciągle to powtarzaj. Trendy są pójścia w natural beauty, czyli bez użycia skalpela robimy coś, robimy zabiegi, które ich efektem jest naturalne piękno. Naturalne, które każdy z nas ma je w sobie, tylko trzeba je wydobyć. Nie ma brzydkich kobiet, są tylko niezadbane. Czyli odchodzimy teraz od tego, tak jak mówisz, właśnie skalpela i przechodzimy w metody naturalne i one faktycznie działają? Tak. Masaże twarzy, różnego rodzaju naturalne olejki, to wszystko i widać efekty faktycznie? Wystarczy? Dobrym sposobem na jakby terapia, która powoduje najlepsze efekty, to jest powiązanie
wszystkich czynników, które wpływają na nią. Proponujemy, oczywiście oprócz dbania o siebie od wewnątrz, w zaciszu domowego ogniska, czyli picie wody, dobre odżywianie, suplementacja witaminowa, zabiegi kosmetyczne dobrane do każdego rodzaju skóry, każdego rodzaju cery, ale również zabiegi pobudzające kolagen w naturalny sposób. Mamy również specjalistkę wykwalifikowaną w masażach Kobido, Kobido Taping, które również bez skalpela mogą spowodować świetne efekty. Pracujemy na powięziach, odbudowuje to, pobudza włókna kolagenowe do produkcji kolagenu, dzięki czemu ta skóra jest jędrniejsza, jej koloryt się poprawia, dzięki czemu również pewne niedoskonałości znikają. W naturalny sposób, wykonując masaż, tak zwany Kobido. Plany i marzenia. Rozwój osobisty. Chciałabym zdobywać wiedzę coraz szerszą. A ty w ogóle teraz jesteś w tym miejscu, w którym chcesz być, tak? Bo tutaj oprócz tego tutaj dwóch swoich zawodów, które wymieniłaś, jest zdaje się jeszcze kilka innych. Robię różne rzeczy. Lubię ludzi przede wszystkim. Lubię ludzi i patrząc na nich, czy to w gabinecie kosmetycznym, próbuję znaleźć drugie dno. Często osoby, które do nas przychodzą do salonu, wchodzą niezadowolone, smutne, z problemami. Rozwiązywanie tych problemów w naszym salonie daje mi ogromną satysfakcję, bo wszyscy klienci nasi wychodząc są uśmiechnięci i zadowoleni wracają do nas, co daje mi chyba największą radość. Są różne przypadki, mogłabym mnożyć. Mimo że pracujemy od niedawna, pomoc ludziom niesiona w różnym ich aspekcie daje ogromny potencjał do dalszej pracy, do chęci dalszego rozwoju, do chęci dalszego zdobywania wiedzy, bo są rzeczy, których często zdajemy sobie sprawę, że moglibyśmy coś zrobić może lepiej, może inaczej. Próbujemy, staramy się, żeby ten nasz klient, ten nasz pacjent wyszedł od nas uśmiechnięty, patrząc na życie w inny sposób. Mam przypadki, gdzie do mnie jako do podologa przychodzą młodzi ludzie z problemem rzeczywiście. Okazuje się w gabinecie, kiedy już rozmawiamy, kiedy widzimy ten problem, że byli u niejednego podologa i nie był w stanie im pomóc. To, że przyszli, świadczy o tym, że ciągle mają nadzieję, że ktoś im pomoże. Kiedy widzę, że wychodzą z gabinetu uśmiechnięci i bez bólu, wierzę, że trafili we właściwe miejsce. I ten rozwój osobisty, o którym mówisz, ma na celu zdobywanie kolejnej wiedzy, kolejnych doświadczeń? Tak. Ogólnie, tak jak rozmawiamy, to widzę, że nie tylko zdrowie i uroda, ale również dusza. Dziękuję. Staram się być osobą otwartą. Spotykam na swojej drodze różnych ludzi. Często są to ludzie, którzy są nieszczęśliwi. Dzięki temu, że są nieszczęśliwi, zarażają tą swoją nieszczęśliwością innych dookoła. I ja chcę robić na odwrót. Mam też swoje problemy, ale dając ludziom uśmiech, nadzieję, powodujemy, że oni wchodzą do nas szczęśliwi. Brzmi niesamowicie. Dziękuję bardzo.
za tą rozmowę. Państwa zapraszam do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca i zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.